Hej, tu Fawis Firebola Juniora. Witam w 10. już Słuchaj scenariuszu, czyli serii, w której ja opowiadam fabułę scenariusza, który nadaje się na sesję gier RPG w systemie Jagodowy Las, albo na bajkę do opowiedzenia. W tym scenariuszu, o nazwie Wykonawcy wózka, dowiemy się, jak można zrobić prezent dla małej, uroczej krasnoludki. Mała krasnoludka o imieniu Trusia niedługo ma urodziny. Niedawno została starszą siostrą, więc jej mama, Turkawka, prosi strażników o pomoc, ponieważ sama jest bardzo zaprezentowana przy drugim dziecku, a jednocześnie bardzo zależy jej, żeby urodziny córki były wyjątkowe. Zamarzył się jej wspaniały prezent. Wózek, gondola dla lalki. Plan wydarzeń. Punkt pierwszy. Prośba Turkawki. Mała Trusia jest bardzo grzeczną krasnoludką, która uwielbia naśladować swoją mamę. Bawi się, że to ona tak naprawdę ma dzidzie i ogólnie stara się być jak najlepszą starszą siostrą. Mama Trusi, czyli właśnie Turkawka, wpadła na pomysł, że fajnie byłoby sprezentować córce własny wózek i własną lalkę. Ma już przygotowany plan, tylko potrzebuje pomocy strażników. I właśnie do nich się udaje, czyli do naszych graczy, prosząc ich o pomoc. Wyjaśnia, że bardzo kocha swoją córeczkę i chciałaby jej zrobić wielką niespodziankę, ale sam nie daje rady, jest bardzo zmęczona i zabiegana i zapracowana. Obiecuje, że w zamian upiecze strażnikom pyszne czekoladowe ciasto. No i oczywiście zaprosi ich na urodziny, gdzie będzie dużo smakołyk. To, co chce sprezentować córce, to właśnie wózek dla lali wykonany z orzecha włoskiego. I to będzie pierwsza część zadania. Orzech włoski. Punkt drugi. Aby dostać orzech, trzeba się wybrać do zdziczałego sadu. Czyli trzeba się zastanowić, co jest potrzebne na wyprawę, spakować, zastanowić się, w jaki sposób strażnicy dostarczą z powrotem orzech, a następnie się tam udać. Jednak czy byłaby przygoda bez jakichś komplikacji? I wtedy na scenę wchodzi chciwy dzik Darek. Darek jest wielkim, starym dzikiem, który jest strasznym chciwusem, a jeszcze większym łakomczuchem. Zorganizował sobie bardzo wygodny barłuk pośród zdziczałego sadu i absolutnie nikogo nie chce tam wpuszczać. Uważa, że wszystko należy do niego, a cała reszta ma sobie stąd iść. I tutaj dzieciaki będą musiały wykombinować, w jaki sposób zdobędą drogocenny włoski orzech. Czy będą jakoś pertraktować z dzikiem, czy znajdą sposób, żeby go przepędzić? Czy może po prostu będzie to misja oparta na skradanie się i wykradanie zasobów? W każdym razie, kiedy już im się uda, przechodzimy do punktu trzeciego, czyli wykonanie wózka. Tu dzieciaki muszą zacząć trochę kombinować, bo jak będzie taki orzech, trzeba wypiłować z niego ćwiartkę, tak żeby został kształt gondoli, do której się wkłada lale, a także daszku. Trzeba więc przepiłować orzech, unieruchomić go przed tym piłowaniem, a także wydrążyć z niego tą jadalną część. Strażnicy mogą się częstować. Potrzebne więc będzie kombinowanie i zastanowienie się, jak unieruchomić orzech. Piło i takie rzeczy mogą bez problemu od kogoś pożyczyć. Kiedy już orzech będzie przepiłowany i opróżniony i pewnie też trochę skonsumowany, będą potrzebne jeszcze kółka, oś i uchwyt na rączki. Tutaj dzieci mogą to na przykład wypleść z gałązek, mogą kółka udać się do kogoś albo zakupić, albo na przykład przepiłować grubszą gałąź na bardzo wąskie plastry, tak żeby mieć kółka. Zastanówcie się z dziećmi, jak to będzie najlepiej działało i pokaż im, na czym polega działanie osi. Potem trzeba się wybrać do babci Kosoczywiny. Babcia Kosoczywina uszyła przepiękną pościel dla lalki, która będzie tam spała. Lalkę akurat uszyje mama, czyli Turkawka. W każdym razie odwiedziny Kosodrzewin też powinien być przyjemny, odprężający moment, bo sama Kosodrzewina będzie bardzo zainteresowana, jak strażnicy rozwiązali kwestię montażu wózka. I na końcu niespodzianka, czyli misja szpiegowska. Otóż przemycenie wózka do pokoju dziewczynki, gdy ta śpi. Czyli w nocy strażnicy muszą się tam zakraść i zostawić wózek w jej pokoju, żeby się przebudziła i zobaczyła, jakie wspaniałości na nią czekają w dniu urodzin. Oczywiście tutaj dzieciakom możemy dać kombinować nawet więcej niż to potrzebne. Mogą na przykład chcieć wejść przez zostawione uchylone okno albo się jakoś inaczej skradać.
Tak, w teorii mogliby to zrobić rodzice, ale chodzi o ten fajny dreszczyk emocji, że to strażnicy dostarczają i podrzucają. I ostatni moment to będzie przyjęcie urodzinowe. No, opisz mistrzu gry, mistrzyniu, w jaki sposób dziewczynka się cieszy, podskakuje, jaka jest szczęśliwa, a także w jaki sposób próbuje naśladować mamę, że też chodzi z tym wózkiem, opiekuje się lalą i jest bardzo, bardzo szczęśliwą i wdzięczną dziewczynką. To tyle. Krótka, ale mam nadzieję przyjemna historia. Ale jak ją rozwinąć? Czyli co dalej? Możliwości takie najprostsze widzę trzy. Pierwsze to trwa znalezienie jakiegoś stabilnego sposobu na dzika Darka, jeśli nie został on wcześniej rozwiązany przez strażników, że na przykład to wykradali. Czyli jakieś może faktycznie przemówienie mu do rozsądku, może znalezienie innych dzików, żeby przemówiły mu. Może nie brutalnie, ale bardziej dosadnie. Druga rzecz to budowa placu zabaw dla maluchów. Skoro już spodobało się być może strażnikom jakieś budowanie, organizowanie zajęcia dla maluchów, to można dzieciom dać się wykazać na planowaniu i budowaniu placu zabaw. To jest ogólnie też bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ dobrze jest dawać dzieciom zadania, w których mogą poczuć się jak eksperci. A to, co jest fajne na placu zabaw, z jakich urządzeń lubią korzystać i co dla nich zanim musi się na placu zabaw znaleźć, jest tematem, dla którego dzieciaku będzie bardzo prosty, kreatywny i z przyjemnością pokażą, że się znają. I kolejna rzecz, kto wie, może dzieciaki się wciągną w temat wymyślenia zabawek i budowania. Może sami wymyślą następne projekty, może będą chcieli szyć na przykład lalki i maskotki, może na przykład jakiś inny krasnodek będzie marzył o dyskorolce albo hulajnodze. W każdym razie to też jest plan. Kto wie, może nawet któryś ze strażników wymyśli, że właśnie już wie, kim chce być w przyszłości, czyli producentem zabawy. Życzę więc udanej zabawy i cieszę się, że to już 10. scenariusz.